10 października wspominamy świętych męczenników Daniela i towarzyszy. Daniel i towarzysze zginęli w Maroku w 1227 roku, oddając życie za Chrystusa. Było ich 7. Daniel di Calabria, Anioł, Samuel, Leon, Mikołaj, Hugolin i Donin. Przewodził im Daniel, prowincjał franciszkanów w Kalabrii. Donin, jako jedyny z całej 7, nie był kapłanem, lecz bratem zakonnym. Wszyscy pochodzili z Włoch. Działalność misyjna zakonu franciszkańskiego została skierowana w pierwszej kolejności do muzułmanów i to przez samego świętego Franciszka z Asyżu, który podróżował po Ziemi Świętej. Jeszcze za życia założyciela pragnienie zaniesienia Ewangelii w najdalsze zakątki świata w sercach wielu franciszkanów rozpaliła śmierć pierwszych męczenników franciszkańskich, świętego Berarda i towarzyszy, w 1219 roku. W rok po śmierci świętego Franciszka, poprzedzeni przez innych zakonników, którzy najpierw dotarli do Konstantynopola i Tunezji, Daniel i towarzysze udali się do Afryki. Najpierw dotarli do małej chrześcijańskiej wioski kupieckiej na obrzeżach muzułmańskiego miasta Ceuty. Spędzili tam kilka dni, a w niedzielny poranek udali się już prosto do samej Ceuty, gdzie zaczęli głosić Ewangelię. Było to działanie nadzwyczaj odważne, ponieważ lokalne władze wyraźnie zabraniały propagowania chrześcijaństwa w jakiejkolwiek formie. Z początku wzięto ich za szaleńców. Jednak w końcu Daniel i towarzysze zostali uwięzieni przez włodarzy miasta, a następnie poddani torturom. Jedynym sposobem ocalenia życia było wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej i konwersja na islam. Misjonarze jednak pozostali wierni Chrystusowi i 10 października 1227 roku zostali ścięci. Tuż przed egzekucją franciszkańscy mnisi podchodzili kolejno do Daniela z prośbą o błogosławieństwo. Kanonizował ich papież Leon XV w 1516 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy, Daniel i towarzysze osiągnęli chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu pomnóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.